dzisiejszym odcinku wcielam się w rolę mordercy i słuchajcie, jest to Murder Mystery na skosach. Okazuje się, że ja kiedyś mieszkałem w tym domu, a nagle przyszło bardzo dużo mieszkańców. Ja dzisiaj postanowiłem, że po prostu trzeba tą sprawę jakoś rozwiązać. Oczywiście mamy tutaj szeryfa, który tego wszystkiego pilnuje i tym szeryfem jest oczywiście Ewela. Zobaczcie, ile tutaj mam osób pod swoimi skrzydłami. Specjalnie ubrałam tutaj super bohaterki pelerynę i zobaczcie, jak oni mi tutaj pomagają. Oni tutaj rozwalają całą tą kukurydzę, bo jakby była ta kukurydza tutaj wszędzie, to ciężko by było, wiecie, jakby tam Rafał gdzieś grasował, ciężko by było go odnaleźć. Mam już moje bronie, mamy jabłuszko, mamy coś do leczenia, mamy shotguna, mamy digla. No z digla, tak szczerze, tutaj możemy sobie otworzyć, a nie da się otwierać, tak jak ja mam tutaj abom nieskończoną ilość amunicji. Dobra, lecimy. Jedyny problem jaki jest, to nie wiem jakiego skina ma Ewela, nie wiem czy ona się wtopiła tutaj w postać właśnie na przykład takich gości tutaj. W sumie można by było jednego gościa już wyjaśnić, proszę bardzo. To jest jeszcze najgorsze, że oni wszyscy są bambikami. Chociaż nie! W ostatnim odcinku chyba mówiłam wam, że ciężej jest jak wszystkie skiny są takie same, to jest racja. Dobra, siema byku, bardzo mi przykro, już mamy drugą osobę, no, zlikwidowaną. Ej, dobra, Rafał coś tam robi. Jak możecie zobaczyć u góry, jest licznik. Ja muszę wyeliminować wszystkie osoby, zanim strefa się zamknie. Co ciekawe, pierwsza strefa zamyka się za 12 minut, ponieważ jest to po prostu zedytowany Battle Royale. Ja na pewno wiem już z tych odcinków, że nie mogę wchodzić do takich dziur, bo jak ja tam wejdę, to ja stamtąd już nie wyjdę, bo oni mnie tam zablokują i będę miała przegwizdane, także nie wchodzimy w żadne takie dziury, bo oni mnie przyklinują. No i teraz tutaj jest najgorzej, bo tu jest pełno pomieszczeń. Ja muszę odnaleźć Ewelę, zobaczyć gdzie ona jest, zobaczyć jak to wszystko wygląda, żebym wiedział gdzie mogę wchodzić, a gdzie... O, właśnie, ej, czekajcie, z tym chili to ja... O, dobra, jest Ewela. Jak możecie zobaczyć, tutaj oni sobie zlikwidowali, ej, oni sobie zlikwidowali, ajajaj, ja myślałem, że dużo będę z tego korzystał, a okazuje się, że nie bardzo jest jak, tak szczerze. Siema byku, dobra, mamy kolejną osobę. Oczywiście kilo w ręce. Musimy się mocno teraz skupić, żeby tutaj wyeliminować jak największą liczbę ludzi. Ja gdzieś słyszałam już Rafała, także słychać go. I co jeszcze najlepsze, to da się rozwalać domek, także... Najwyżej rozdamy, jak nie, moi mnie słyszą, ale jakiś rozkaz tutaj damy, żeby oni rozwalili całą miejscówkę. Wtedy Rafał nie będzie miał jak, chociaż później, w 15 minutach strefa tutaj się zmienia, wtedy zmieniamy miejscówkę. Dobra, to mamy czas 15 minut. Jak nam się nie uda, to mamy przegwizdane. Okej, ja sobie wchodzę tutaj do środka, ja tutaj mogę tutaj wejść w ten sposób i mamy tutaj kolejną osobę, siema byku. Ej, myślałem, że Ewela tam stoi, bo ona ma czerwonego skina, nie? W ogóle nie wiem, czy słyszycie, albo bardziej nie słyszycie, że Rafał nikogo chyba jeszcze tutaj... Chociaż 89 osób, a było 91, czyli Rafał tutaj kogoś porobił. O, dobra, słuchajcie go gdzieś tam. Lecimy tam. Ja jako morderca mogę tutaj szybciej biegać, no i mogę eliminować. Jak możecie zobaczyć, mam złotego skara i w sumie wam powiem, że wejdę sobie może na tamtą kopalnię i porobimy tutaj... A, no i właśnie, bo zobaczcie na moje HP... Jak się ma moje HP do tego wszystkiego? O, John C, siema byko. Bom. On się na pewno trochę zdziwił. Gdzie jest Ewela? Dobra, Ewela jest tam. Weźmy sobie, wyeliminujmy może tutaj tą osobę. Dobra, mamy. O, tu jest kolejny. Mam nadzieję, że Ewela tutaj... Czekajcie, ona gdzieś tutaj była, a jej teraz nie widzę. Czy ona tutaj czasami nie podchodzi mnie od dołu? Dobrze by było, żeby nie robiła tego. Ale ja muszę iść zobaczyć, co tam jest u góry w tym budynku, bo ja tam widziałam chyba, że to niebo prześwitywało przez okno, ale coś fioletowego. Czy tam było coś... Co to było? Kto mnie tu popycha? Ej, ostatnio mi się chyba udało wygrać. Tutaj w tych odcinkach to tak różnie bywa. Czasami mi się udaje, czasami mi się nie udaje. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie właśnie ten... Jak oni mnie tak wywalają? Ja chciałam sobie zobaczyć, tam zostawcie mnie. Dobra, tutaj jest znowu ziomeczek. Okej, tutaj ktoś stał normalnie. I swoją drogą, ej, ja szybciej biegam, no nie? Ja szybciej biegam, tylko problem jest taki, ale w sumie tego nie aż tak widać, nie? Że szybciej biegam. Tutaj musimy jeszcze się uzgodnić, ustalić, gdzie kończy się ta miejscówka. Zostało mi 85 osób i wiecie co? Ten ziomek mnie tutaj troszeczkę wkurza. Sorry, byku. Chodź tutaj. Dobra, mamy wyeliminowanego go. Wchodzimy tutaj na dół. No i oczywiście eliminujemy dalej. Wyeliminujmy sobie tego ziomka. O, tu jest taka mała jaskinia. A nie, idzie się tam. Dobra, słuchać. Tu są takie podziemia. Ej, nie. Może wyeliminujmy sobie tego ziomeczka, proszę bardzo. Oj, dostałem macy, najgorzej. Tutaj jest kolejny ziomek. I kilo do ręki, uciekamy. Okej, teraz powolutku. Powolutku skupmy się.
na tym wszystkim, co tutaj ma być. Zobaczmy w ogóle, jak kolejna strefa. Kolejna strefa na całą mapkę przechodzi. 81 osób. Tego akurat nie wiedziałam. Tutaj akurat nie miałam zielonego pojęcia, że tu są podziemia. Aha, i tu się wpada z tego domku w te podziemia, a ja się tu bałam iść. A tu są te podziemia, okej, ej, dobra. Ej, wejdźmy do domku i zobaczmy w domku, jak to wygląda. Dobrze by było znaleźć kogoś takiego, wiecie, pozamykanego w łazience. Tutaj Ewela na pewno się nie zorientuje, gdzie ja jestem, jeśli będziemy w domku, no nie? Czekajcie. Te macy wypadające za mną trochę trolują. Ja w ogóle też mam takiego skina. Może będę udawać... Ej, ja mam gdzieś, czekajcie. Ej, szukamy stracha na wróble i będziemy tutaj udawać stracha na wróble, czekajcie. O, jest, jest, jest! Wejdźmy do kolejnego. Elo. Elo, byku. Sorry, byczku, ale no to już jest twój czas. Tutaj patrzcie się, jak się chowają. 96. Nie wiem, gdzie jest Ewela. Troszeczkę się boję, tak szczerze. Trochę się bardzo boję. Dobra, idźcie stąd, bo ja udaję stracha na wróble. A czekajcie, czy oni tam mogli powchodzić? Jak oni tam powchodzili, ja się pytam. Na pewno się nie skapnie, że to ja. Dobra, i ciekawe. Patrzcie się, Rafał jeszcze może na Tyrolce sobie jeździć, albo może na przykład tam w tym budynku kampić. Dobra, idziemy na Tyrolkę i idziemy tam obczaić. Tutaj co tu w ogóle jest? A tu jest ta kopalnia, z tej kopalni się wychodzi i ona była skryta w tej kukurydze, ale oni, patrzcie się, całą kukurydzę wyrąbali, żeby było prościej. Dobra, lecimy na Tyrolce. Czekajcie, a może w ten sposób? Aha, w ten sposób. Dobra, uff. Dobra, dobrze, że mogłem się schować. Haha, lecimy z nimi. Widzowie, zostawiajcie łapkę w górę, to jedną osobę tutaj zostawię. Zostawcie dla niego łapkę w górę. On jest bezpieczny, on na pewno jest w szoku. Halo, co tu się dzieje? A tak naprawdę, wiecie, ja chcę tak zrobić, żeby Ewela pomyślała, że to jest ten ziomek, nie? To jest 200 IQ, w razie czego wybiegamy stąd w dwójkę, pamiętajcie. O nie, dobra, jedziemy. Dobra. Nie, no nie, nie będę mogła teraz przejechać na drugą stronę. Muszę iść tam na nogach. Na pewno masa ludzi jest na dachu, no nie? Na pewno masa ludzi jest tutaj. Pierwsza osoba, druga, trzecia. Trzy osoby, nie, trzeciej nie wyeliminowałem. Zobaczmy, kto tutaj jeszcze jest. Dobra, Ewela gdzieś tutaj. Dobra, Ewela jest tu. My tutaj likwidujemy wszystkich z dachu w takim razie, bo Ewela jest na dole. Okej, okay, patrzcie, 26 osób już wyeliminowałem, także być może zakończę to przed przejściem strefy, w sumie dobrze by było. I oni gdzieś tu na blisko są. Nie, tak do końca nie wiem, z której strony. Ej, zostawcie mnie! Wy macie mi pomagać, a nie tutaj przeciwko mnie jeszcze. Ej, Ewela tam strzela. Ewela chyba nie wie, że nie może nikogo eliminować, wiecie, o co chodzi. O, zobaczmy sobie tutaj teraz tą górę. Proszę się przesunąć. O, przepraszam, ja zapomniałam, że są takie zasady, że jak uderzę mojego... O nie, ja zapomniałam o tym. On 78 HP mu zabrałam. Dobra, z powrotem idziemy na górę, bo szczerze wam powiem, trochę tu jest ciemno i musimy zrobić sobie to w inny sposób. Z tego co widzę, to tam są goście gdzieś też u góry. 5 minut i ta strefa będzie się zamykać, także no nie zostało nam dużo czasu. Tu na tej Tyrolce goście sobie jeżdżą w sumie. No, poczekajmy tu chwilę na tego typa. On jeszcze nie wie, po co tu jedzie. Okej, okay, mamy tutaj. Ktoś jeździ samochodem. Myślisz, że to jest Rafał? Ktoś tutaj też jest. Weźmy tego gościa z Tyrolki, sobie tu wyeliminujmy. Ojoj, ojoj, dobrze, że to nie Ewela, nie? Dobrze, że to nie Ewela. Ej, słyszeliście tutaj czerwone coś? Gdzie jest w ogóle Ewela? Ja jej nie mogę znaleźć, tak? Jak ona ma mnie znaleźć? Czekajcie, kogo nam zaznaczy? Może Ewela? Nie, zaznaczyło mi... Tymka mi zaznaczyło. Tymek, uważaj na mnie w takim razie. Gdzie się ten czerwony znacznik? Ten znacznik gdzieś pokazywało tam. Zobaczmy sobie tutaj środek. W ogóle możecie napisać, gdzie mamy zrobić kolejny... Murder Mystery. Boom, siema byku, siemaneczko, siemaneczko. Weźmy sobie tutaj, wejdźmy w ten sposób i lecimy dalej. Ja mam jeszcze papryczkę, ale boję się jej jeść, tak szczerze. Dobra, nie ma tu nikogo, wygląda na to, że nie ma tu nikogo. Ktoś w ogóle ucieka z tej miejscówki. Halo, proszę. O, ty gościu, siema. Elo. Mam nadzieję, że Ewela tu nie przejdzie, nie? Dobra, dobra. Dobra, dobra. Czy ja coś widziałam? Muszę wyeliminować ten samochód. To jest najgorsze w tym wszystkim. Mam nadzieję, że Ewela mnie teraz nie zauważy. Chowajmy się tu, żeby mnie nie widział. Czekajcie. Ej, ona gdzieś tu była. O, choinka. Nie wiem, czy ona do mnie nie strzelała. Dobra, przeładujmy sobie teraz wszystko. Wejdźmy może do naszej kryjówki. Dobra, stajmy sobie tutaj i przeładujmy. Na spokojnie wszystko. Ja wiem już, jaki on chyba jest. Ja specjalnie to zrobiłam teraz, żeby nie jechać od razu na niego, tylko na pewno upewnić się, który to jest on. Ej, mam nadzieję, że Ewela tu nie przyjdzie, tak szczerze. Siema. Siema, w byku, wiesz, że to jestem ja? Wiesz, że jest, wiesz, że ja tu kiedyś mieszkałem? Elo, byku.
No sorki, ale no nie tak prędko, 56 osób. Mogłam od razu go atakować, ja specjalnie teraz zrobiłam takie mu ostrzeżenie. W sumie mogłam na blisko podejść i tak bym go na raz nie porobiła. Zobaczcie, w ogóle nikt nie ma kill-offa, ja tutaj źle troszeczkę do tego podszedłem, nikt nie ma kill-offa. Czy oni mogą otwierać? Nie, nie mogą. Dobra, Ewela jest tam. Ale z tego co widzę, to mało tych blondynów jest. No coś sobie biedna nie radzi, tak szczerze. Dobra, mamy tutaj kolejną osobę wyeliminowaną. Dobra, gdzieś tam u góry, gdzieś tam u góry. Dobra, teraz szukamy blondyna. O, lecimy za blondynami. Dobra, Ewela poszła totalnie w inną stronę, więc to jest moje 5 minut. To jest, widzowie, moje 5 minut na to, żeby skasować jak największą liczbę osób. Dobra, jeden. Dwa. Albo to jest on, albo nie. Dobra, czyli mamy jednego takiego gościa. Poszukajmy sobie więcej tych gości blondynków, bo to jest na 100% on. Co, chcesz dostać? Okej, okay, proszę bardzo. Dwie osoby tak, o, no i o to chodzi, widzowie, o to chodzi. Chodź, jak go tu blokuje. O, dobra. Teraz stajmy sobie tak w drzwiach, no nie? Stajmy sobie w drzwiach, powolutku, pomalutku. Nie ma się gdzie spieszyć, mamy dużo czasu, dużo osób jest wyeliminowanych, 49 osób. No i zobaczcie, strefa już powoli idzie. Wy go gdzieś widzicie? Tu jest ktoś. Nie wiem, czy to jest ten sam, czy to jest inny. Boję się strzelać, no bo wtedy przegram, jak to nie będzie on. No i co, czekamy na kolejnych gości. Proszę bardzo, siema byku. Mamy tu kolejną osobę. Czy tam ktoś wyszedł do góry, jak myślicie? Tutaj jest jeden ziomek. Dobra, ryzykujemy. Aha, to fajnie, że chłop prawie nie dostał, nie? Dobra, wyszliśmy sobie tu na górę. Przeładujmy sobie w ten sposób. Ty, co mi po domu tutaj? I słyszałam coś, słuchajcie, tam coś widać, ale to było graffiti jakieś czy coś. Ewela sobie tutaj, dobra, weźmy tutaj na spamny. Okej, okay, trochę chyba mnie widziała, niedobrze. Tam jest, na dachu. Lecimy po niego. Ej, jak chcecie w ogóle, żeby w następnym odcinku to ja była tutaj złoczyńcą, to dajcie znać, ale to może być śmieszne. Ja nie mam podzielnej uwagi, totalnie nie mam. Ja tutaj, to by było śmieszne. Mam nadzieję, że ona nie widziała mojego skina, bo jeśli widziała mojego skina, no to mamy troszeczkę przypał. To jest Rafał. I teraz tak, czy ryzykować? Ryzykować czy nie? Ej, co jest? Co jest? Co tu się wydarzyło, ja się pytam. Dobra, bardzo dobrze się stało. W sumie, go czy tak na pewno? W sumie możemy się tutaj schować po prostu. On gdzieś zwiał! Ja tutaj popatrzyłam się tylko... Popatrzyłam się tylko na chwilkę na bok i on zwiał gdzieś. Był Rafał na pewno, bo tak to by stał przy mnie, a tak to zwiał. Tam są goście na kopalni. Może tych na kopalni, bo tam Eweli na pewno nie ma. Możemy sobie też tutaj wejść. Dobra, robimy teraz tak, że Jones ich nie eliminujemy, bo to będzie za mocne wtedy. W sensie będziemy mieli łatwiej, no nie? Zobaczcie, jak oni za nią chodzą. Nie jest dobrze. Okej, okay, zróbmy sobie to kill-offem. Może po prostu... Ej, to Rafał go tu rozwalił w takim razie. Bo oni nie mają jak rozwalać. W ogóle ciekawa jestem, jak oni tą kulę tutaj... Jeszcze jeden ziomek został. Na tej rolce. Dobra, mamy tutaj ziomeczka, siema byku. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Biedny. Jak on tam wszedł w ogóle, ja się pytam. Jak on tam wszedł? Dobra, przeładujmy sobie to wszystko. 43, strefa już powoli idzie. Ja mi się wydawało, czy ktoś do mnie strzelał. Jak ktoś do mnie strzelał, czy to było to przyciągnięcie, to... Ej, mnie ktoś troluje. Byku, wiesz kim jestem? Twitch kamyk, sorry byku, no nie tym razem, nie tym razem. Ej, tutaj, patrzcie się tutaj, co się dzieje. Co tutaj się dzieje, ja się pytam. Ale jak to jest, wiecie, ja myślałam, że to może jakaś tak jak nad pomidorami, że coś się rzucało. Ale jak to jest coś takiego, co trzeba znaleźć, to... To znaczy, albo mnie Rafał troluje, albo Rafał sobie kogoś wynają i ktoś mnie cały czas troluje. Jak on tutaj kogoś ma i ktoś biega za mną cały czas, żeby mnie wywalać, to nie, bo to cały czas mnie jedna osoba troluje. Patrzcie się. Ja się za chwilę zdenerwuję. Czemu on za mną biega? Ja bym go tutaj wyeliminowała i bym poświęciła jednego mojego. Znaczy jednego mojego, mi się wydaje, że to jest ktoś z Rafała. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Czym on to robi? Tutaj kolega chce się przytulić, ale przytulę go z pompy. Siema, gofer. On się nie spodziewa. Dobra, Ewela jest tam, wchodzimy na dół. No i mogłam tam do niego strzelać od razu, a nie patrzeć sobie, jak tu nie ma tych ziomków nawet na mapie. Chciałam, żeby się będę wiedziała, który to skin i później będzie mi go łatwo znaleźć, ale... Nie, nie jest mi łatwo. Łatwiej mi było, jak nie było takiej zasady, że jak wyeliminuję swojego, to znaczy, że przegrywam. Nie, kto to wymyślił, to wy pewnie. Znaczy, no, to wiadomo, że to wy. No to wy. No jest coraz ciężej. Coraz ciężej jest, ale mamy kolejną. Jest ciężko też przez nich, że oni mnie tutaj trolują i wiecie, chodzą za mną i wszystko. Na pewno ktoś w tym domku tutaj jeszcze kampi. O, oni na pewno wiedzą, że ja teraz po nich idę. Proszę bardzo, siema. Dobra, mamy kolejną osobę. Co on będzie robił tamten ziomek?
Czekaj, czekaj, bo cię tutaj zestrzelę i... Nie skakaj przede mną, bo cię... Nie skacz. Odsuń się troszeczkę, pyk. Dobra, to nie jest Rafał. Oj, 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 dobra, widzowie. Okej. Okay. Ej, mamy bardzo blisko strefę kolejną. Dobra, czyli więcej tych typków jest. Dobra, mam przewidzenie. Oby tylko Eweli się nie udało odgadnąć, którym skinem jestem ja. Gdzie ona jest w ogóle? On pewnie kampi w krzaku gdzieś w jakimś miejscu. Ty ziomek, co tu dostał. Okej, okay, jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Kolejna osoba. Kolejna. 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 Ej, jaka passa teraz. Elo. Nie, ja go po prostu zateguję. On chciał tylko zobaczyć, kto tutaj jest. O, siema, wyku, kolejna osoba. Ej, ha, na to się nie da wejść, nie? Ty, Ewela tam jest. Ewela tam jest, patrzcie się. Ej, oni mnie tu cały czas trolują, o co chodzi? Ej, ona coś słyszy. Ale nie do końca wie, o co chodzi. Ja cały czas słyszę strzały, a nie widzę skąd to. Dobra, mamy to. Dobra, chyba mnie widziała teraz, chyba mnie widziała. Widziałam go tam. To nie jest ten gościu. Czekajcie, czy ona tu wyjdzie szybko? Dobra, kolejna osoba została wyeliminowana. Jest na dachu, na dachu, na dachu. 26 osób, już bardzo mało osób zostało. Patrzcie się. Leć. Ona tu wejdzie, czy nie? Trzymajcie kciuki, żeby nie. Jak tam wyjść? Dawać mi tam, wychodzimy szybko tam. Chodźcie, wejdziesz tu. No, już tam 50 razy zdążył uciec pewnie. 26 osób, ja się pytam, gdzie oni wszyscy są. Siema, dobra, mam kolejną osobę. Wiesz, to się... Wejdźmy na dół. Zobaczmy, czy tu na dole ktoś nie powchodził jeszcze gdzieś. Ej, zaczyna się teraz prawdziwa walka. Za chwilę nie będzie strefy. Będziemy musieli przejść. Też nie ma nikogo. To jest Rafa. Ale sobie wszedłem. Masakra. Dobra, widziałam jego skina. Teraz muszę widzowie teraz przyspieszyć. To nie ma nikogo. Gdzie on był? Dobra, mamy kolejną osobę. Nie, ja nie mogę w tym odcinku. Ja normalnie nie, zdenerwowało mnie to. Dobra, jest kolejny. O kurde, dobra, Ewela, idziemy na dół. Czy ona tu wskoczy? O, choinka! Po cichutku. Dobra. Jest, jest. Uciekł. Dobra, jest tutaj, no spokojnie. Tam na tą chyba. Ryzykuję strasznie w tej chwili. Zgubiłem ją, dobra, ale to było 200, jak ja widzę, co ja tu zrobiłem. Nie, ja to przegram. 21 osób tylko zostało. Ej, on tam uciekł. Dobra, ja uciekam z tej miejscówki, bo tu już nie będziemy. Więc teraz uciekamy i gdzieś się chowamy. Jest, jest, jest. To jest on przede mną. Jest on przede mną. Patrzcie się. Czyżby to ona? Ona widziała, którym ja jestem. Ale tych Jonesik może być dużo. Halo, dobra, idę na balon w takim razie, widzowie. Idę na balon. Muszę tam dojść jak... A, czekajcie, bo teraz jak ona wie, to teraz tego możemy sobie użyć. Nie, skupię go. Dobra, no i to jest to. Dobra, widzowie, to jest to. 21 osób zostało. Ale ta tutaj papryczka nam zrobiła robotę w takim razie. On tam leci, tam leci, tam leci. Czekajcie, czekajcie, tu leci. Ewela tam do kogoś strzela. Dobra, ja to przegram. 21 osób tylko. Tylko jemu teraz będzie też ciężko, ale... Mam nadzieję, że tylko on został. Ja też mam takiego skina, że się rzucam w oczy. Mogłem jakiegoś szaraczka wybrać. Czy wy go widzicie gdzieś? Ej, nie wiem, gdzie ci ludzie są. Ryzykuję. Jak zobaczę teraz takiego blondyna, to od razu do niego strzelam. Dlaczego ja tam za pierwszym razem je strzelałam? Od razu do niego strzelam, jak to będzie mój, to trudno, przegram, ale jak to będzie Rafał, to mu utrę nosa, jak on to wygra, to przecież to będzie koniec świata. Dlaczego jestem taka malutka w tej kamerze? Okej, mamy kolejną osobę. Nic nie słychać, nic nie widać, strefa się zmniejsza. Dobra, mamy go. Kolejny, siema. Ej, oni mi się sami podkładają, my to chyba wygramy, widzowie. Ach... No dobra, no muszę chyba się pogodzić z porażką. Chociaż jeszcze nie jest koniec, ale 18 osób, to on to wygra. No, już 17 osób, ja nawet nie słyszę strzałów. Ej, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Ewelina. To jest najgorsze. Lecimy tutaj do tego krzaka, ponieważ tutaj mamy kolejne osoby. Siema, byku. Elo, elo, elo. Dobra, jest tutaj następny. W sumie teraz ta miejscówka jest duża, więc możemy spokojnie do tego podejść. O kurde, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, widzowie. Nie jest dobrze. To jest Ewela, muszę uciekać od niej. Dobra, ten dick to jest po prostu... Dobra, mamy kolejną osobę. Dobra, jestem pewna, że na pewno Rafał tylko został w tym skinie. Z tego digla on mi specjalnie da takiego...
pierdziożka Digla, z którego ja nie potrafię strzelać i... No przez to, że mi się dymi z uszu, nie mogę nic trafić, bo ich nie widzę. Wow! Czekajcie, tu. O kurde. Czekajcie, go tam widać? Ewela tu cały czas do mnie strzela, nie wiem, która to ona. Chodź tu. Nie gadajcie, że on to wygra. Będę sierotą życia normalnie. Dobra, wejdziemy sobie teraz na ten balon tu u góry. I tutaj ktoś jest. Siema, byku. Dobra, mamy kolejną osobę. 14 osób wyeliminowanych. On normalnie tak szybko zmienia te miejscówki. Tu jest ziomek. Dobra, jest. Ja w ogóle nie... A tu jest Ewelina. Dobra. Ona mnie nie widzi. Dobra, weźmy sobie to drzewo, rozwalmy. Przez przypadek go zabiłem. Postaramy się tutaj z wysokości do niego strzelać. Ewelina tam jest, Ewela. Ewela mnie, ona mnie nie widzi, ona nie wie, że jestem na drzewie. Ewelka, jestem na drzewie. 12 osób zostało. Wow, zostawcie łapkę w górę. To jest Rafał? Dlaczego ten Digl nie trafia? Zostawcie łapkę w górę dla Eweli. Ojejku. Dobra, jaka będzie strefa teraz? Dobra, bardzo malutka. 12 osób. On był na drzewie. Jaki mamy plan? Wyeliminować tego ziomeczka, który tutaj jest. Okej, mamy go. Co za bunki. Dobra, jest tam. Dobra, czyli my teraz uciekamy i lecimy na balon w takim razie. Jakaś babeczka na... Masz tam jabłko! Ewa, łap jabłko! O. Siema, Artur. Ale wjechałem do niego. Elo, bananek. Dobra, robimy tak. Spokojnie, widzowie, 9 osób. Zrobię tak, że będzie Ewela sama. Taki jest nasz cel na ten odcinek. Rozwalamy drzewa, żeby Rafała wytygować. Okej, 8 osób. Gdzie on jest? Ewela jest tutaj, czekajcie. Na górę muszę. I na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie. Działa mnie! Weź tu. Dobra, i tutaj stąd musimy wykosić, widzowie. Jeszcze mam 6 osób, bo to polega na tym, żebym miał do samego końca, nie? To nie jest on! Jest, zaczynam się denerwować! Dlaczego mnie tak troluje? Dobra, jest Wojtuś. Ja mam całą rękę już spocona, aż na twarzy jestem spocona. No jest źle, ja mam na pewno soczek do leczenia. On się ze mną bawi w kotka i w myszkę, to nie on. On u góry jest. No jest źle, bo oni... Ja muszę zlecieć na dół, żeby kogoś widzieć. A Ewela tutaj gdzieś prawdopodobnie jest. Dobra, jesteśmy. Siema, byku. O nie, dobra, jest. No nie mogę! Ej, co jest z Ewelą? Ewelę chyba wypalił. Co jest? Padłam! Ewelę wyrzuciło i została wyeliminowana przez burzę, więc ja dokończę to, co zacząłem. Widzowie, w dzisiejszym odcinku wygrywam to ja. Jeśli wy chcecie być na takich odcinkach, zostawiajcie łapy w górę, wbijajcie na naszego Discorda, subskrybujcie koniecznie ten kanał, no i dajcie pomysł na kolejny odcinek, widzowie. Kod Ewela w sklepie i ostatnia osoba nam została jeszcze. Siema, byku. Także widzowie, zostawiajcie łapy, kod Ewela i trzymajcie się, cześć!